Myślę, że będziemy powoli zaczynać naszą debatę. Proszę Państwa, od lewej siedzą Maciej Schlinder, dr Marta Siniak-Hałajko oraz dr Adam Ostorski. Bardzo miło przywitać naszych gości. I właśnie wymyśliliśmy dokładnie przed chwilą, że poproszę Państwa o przedstawienie swojego stanowiska odnośnie, bezwarunkowego dochodu podstawowego. Nazw będzie wiele, ja będę potem jakieś trzy razy się pomylę, albo użyję innych nazw, ale wszystkich rozumiem mniej więcej poprawne. W związku z tym nie mamy pełnego spektrum, jeżeli chodzi o zwolenniczki, zwolenników oraz przeciwników, ale poproszę może teraz Państwa o głos. Proszę o zajęcie stanowiska. Stanowisko takie, jestem entuzjastycznym zwolennikiem bezwarunkowego dochodu podstawowego, ale właśnie to chodzi, że mam wrażenie, że te wszystkie inne nazwy niekoniecznie oznaczają to samo. To pewnie w dyskusji wyjdzie, dlaczego bycie entuzjastą bezwarunkowego dochodu podstawowego nie jest byciem entuzjastą minimalnego dochodu podstawowego. Jak pan też jestem entuzjastą zwolennikiem bezwarunkowego dochodu podstawowego. Ale nie znaczy, że jestem pewna, że jak się doprowadzi, to wszystko będzie dobrze, bo sądzę, że wiele rzeczy może być gorzej. I mimo wszystko jestem zwolenniczką. Być może to też jakoś w dyskusji będzie można rozwinąć dlaczego. To mi chyba przypadnie rola tego złego. Mieli debatę, ja będę dzisiaj sceptycznym zwolennikiem bezwarunkowego dochodu podstawowego. Dziękuję bardzo. Jeżeli ja miałabym się określić, to chyba też jestem dosyć sceptycznie nastawiona, chociaż z drugiej strony wydaje się, że bezwarunkowy dochód podstawowy w pewnym sensie istnieje także w naszym społeczeństwie, ponieważ wszyscy mieszkając w danym kraju korzystamy z rozmaitych dóbr wynikających z tego, że jesteśmy jego obywatelami i obywatelkami. No ponieważ otrzymujemy przecież nasze dobra wspólne, infrastrukturę, transport, zieleń. Natomiast pomysł, żeby dawać ludziom po prostu pieniądze w gotówce tylko i wyłącznie za to, że są obywatelami danego kraju, z jednej strony nie jest nowy, ale nie jest też szczególnie popularny. Wydaje się, że w Polsce taki statystyczny, anegdotyczny Polak czy Polka znają nazwy różnych instrumentów ekonomicznych, natomiast gdyby zapytać ludzi o to, co to jest bezwarunkowy dochód podstawowy, to prawdopodobnie w ogóle nie mieliby pojęcia, że jest taka możliwość, że państwo może sprawić taką przyjemność i dawać im gotówkę. Natomiast chciałam zapytać właśnie, mamy różne rodzaje świadczeń społecznych i w czym taki bezwarunkowy dochód podstawowy jest lepszy od innych świadczeń? Może poproszę o tę samą kolejność. Najpierw warto powiedzieć, czym się różni, żeby powiedzieć, dlaczego jest lepszy. Pierwsze jest, tym się mocno różni, że jest bezwarunkowy, to znaczy nie trzeba spełniać żadnych warunków, na przykład być osobą ubogą albo pracować, deklarować, czy się będzie chciało pracować, czy godzi się na różnego rodzaju warunki o charakterze zachowania. Po drugie jest powszechny, to znaczy mają otrzymywać wszyscy obywatele, obywatelki, czasami także rezydenci i rezydentki danego kraju. Po trzecie jest indywidualny, po czwarte jest pieniężny, dlatego to jest dochód, a nie właśnie różnego rodzaju świadczenia rzeczowe, czy możliwość korzystania. Wreszcie po piąte mamy się regularny, to znaczy wypłacany co jakiś czas, najczęściej mówimy co miesiąc. Po szóste ma być wypłacane przez jakąś instytucję publiczną, chodzi o to, żeby to nie był taki dochód wypłacany wyłącznie przy, na przykład przez fundację. I po siódme, ale bardzo, bardzo moim zdaniem istotne, on jest podstawowy, to znaczy jego wysokość jest wystarczająca do tego, żeby funkcjonować w społeczeństwie, nie będąc wykluczonym. To znaczy, że musi być przynajmniej na poziomie progu ubóstwa lub w Polsce na przykład na poziomie minimum socjalnym. No i w tym sensie oczywiście jest znacząco różne wszystkich świadczeń, które mamy. Zasiłki dla bezrobotnych są oczywiście warunkowe, są niskie, są niepowszechne i tak dalej. Podobnie zasiłki z pomocy społecznej są również skierowane wyłącznie do osób ubogich. Dlaczego? Rozdawanie
takiego dowodu wszystkim jest lepsze od na przykład przekazywania wyłącznie tak zwanym potrzebującym. No głównie dlatego, że ciężko jest wskazać, ciężko jest zidentyfikować tak, rzeczywiście, kto jest potrzebujący. I w tym sensie w zasadzie żadne świadczenia warunkowe nigdzie na świecie nie obejmują wszystkich osób, które za potrzebujące uznają. W Niemczech 50% osób, które są uprawnione do różnego rodzaju świadczeń, nie pobiera, dlatego że A, nie wiedzą, że są uprawnione, B, nie wiedzą, nawet jeżeli wiedzą, że są uprawnione, to nie wiedzą, jak się starać się tego doświadczenia, ale C, co bardzo ważne, to już się wstydzą. Znaczy dlatego, że z świadczeniami warunkowymi jest związana stygmatyzacja. Znaczy polityka, która jest, czy świadczenie, które jest wyłączone, wyłącznie przekazywane osobom biednym, to znaczy, że je przyjmujesz, godzisz na to, że jesteś osobą biedną i potrzebującą. I w tym sensie jest związana z tym stygmatyzacją. Są stygmatyzujące, nieskuteczne, wiążą się z tym również różnego rodzaju dość nieciekawe efekty motywacyjne, to znaczy czasami mamy do czynienia z pułapką ubóstwa czy pułapką bezrobocia, to znaczy nie opłaca się podjąć pracy najemnej w momencie, w którym traci się tego typu świadczenia, na przykład jak ze świadczenia bezrobotnego, w związku z tym się czasami tego nie podejmuje. No i między innymi dlatego tego typu świadczenia są zdecydowanie gorsze, tylko sensownie rozumiane, czyli rzeczywiście w tej pełnej definicji bezwarunkowy dochód podstawowy jest rozwiązaniem, które w zasadzie likwiduje problem ubóstwa. A także zmniejsza radykalnie nierówności i wzmacnia pozycję przetargową pracowników poprzez dawanie tej możliwości wyjścia z rynku pracy, jeżeli on jest odpowiednio wysoki. Wtedy takie rozwiązanie może działać. Także też często podnoszonym argumentem jest taki właśnie, że być może to będzie kosztowało tyle samo, lub może nawet będzie tańsze, to nie zależy, kto to liczy, ale przyznawanie, określanie właśnie, kto jest osobą potrzebującą i potem weryfikowanie tego i przyznawanie świadczeń jest kosztowne i wymaga dużej, rozbudowanej machiny biurokratycznej, podczas gdy znacznie prościej i taniej być może jest przekazać, lub nie drożej, jest przekazać wszystkim pewien dochód, który pozwoli im przeżyć no, na pewnym poziomie, tak? Zazwyczaj się podkreśla, żeby nie była to suma za duża, chyba wszyscy są co do tego zgodni, że ta suma niekoniecznie to może Maciej to rozwinie. W każdym razie ja nie spotkałam się z taką wersją dochodu, by był on jakiś lukratywny, tak? Zazwyczaj mówi się o tym, żeby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, natomiast nie mówi się o życiu w jakimś luksusie. Natomiast zazwyczaj pojawiają się dwa typy argumentów za dochodem podstawowym. Jeden jest taki indywidualistyczny, to znaczy, że zwiększy to ludzką wolność, to wartościuje. Natomiast mi są bliższe takie argumenty, które wywodzą się z ducha wspólnotowego, to znaczy wszyscy jesteśmy wspólnotą, budujemy jakieś wspólnoty, niezależnie od tego, jakie zdefiniujemy. Możemy nawet zdefiniować je jako narodowe. Dlatego niekiedy koncepcje dochodu podstawowego bliskie są również opcjom prawicowym. I wtedy my wszyscy o siebie dbamy, tak? I to jest jakaś forma dbałości wzajemnej i podziału wspólnych dóbr, która jest właśnie o tyle sprawiedliwa, że nie rozsądzamy, co jest pozytywnym wkładem. Wydaje się, że to jest dzisiaj bardzo trudne do ustalenia. Czyli wkład jest pozytywny. Przywykło się definiować, że kto wykonuje pracę najemną, ten ma pozytywny wkład we wspólnotę. Bardzo łatwo jest dowieść, że wiele prac jest szkodliwych. Być może niepotrzebnych. I teraz też nie wiemy, które z nich można łatwo wyeliminować. Pewnie jak tu siedzimy, każdy sobie o czymś zaraz pomyśli z grubością, tak? Jakie zawody i jakich pracowników najemnych chętnie by wyeliminował. Mi się też to jest tak samo trudne do określenia, jak też to, kto ma pozytywny wkład w wspólnotę. Więc znacznie sprawiedliwie jest przynajmniej część wspólnie wypracowanych dóbr podzielić między siebie i wtedy pewne rodzaje wkładów w wspólnotę nagle zostają zrewaloryzowane.
które są co najmniej trzy powody, dla których bezwarunkowy dochód podstawowy jest lepszy niż większość świadczeń pomocy społecznej, czy większość zasiłków, chociaż oczywiście nie wszystkie, bo nie wszystkie ma zastąpić, na przykład osoby niepełnosprawne będą nadal potrzebować, nawet w społeczeństwie, gdzie będzie bezwarunkowy dochód podstawowy, nadal będą potrzebować wsparcia związanego z ich niepełnosprawnością, jak można by dłużej wymieniać. Ale co do zasady, pierwszym wielkim atutem bezwarunkowego dochodu podstawowego jest utopijność tej koncepcji. I to utopijność, ja się zarówno w dobrym, jak i w złym sensie, ja się teraz skupię na tym dobrym sensie utopijności tej koncepcji. Ten pomysł, ta propozycja wyprowadza nas poza horyzont świata, poza horyzont rozwiązań, wśród których żyjemy. Ma taki walor burzycielski w stosunku do tych ram, w których sobie nowoczesne państwa kapitalistyczne poukładały politykę społeczną, i również walor burzycielski w stosunku do obowiązującej ideologii, która bardzo często zasiłkom towarzyszy, pewnego paternalizmu, przesadnego dowartościowania pracy za wszelką cenę, bez względu na to, czy ona przynosi satysfakcję pracownikowi, czy przynosi jakieś dobro społeczne, czy tylko jest pracą wykonywaną po to, żeby pompować system zatrudnienia. Więc ta utopijność tej propozycji, jasna strona tej utopijności polega na tym, że nie myślimy już tylko o tym, jak redystrybuować środki, jak opodatkować i potem podzielić. To oczywiście też jest ważne w tej koncepcji, żeby to było dobrze policzone, ale wszystkie inne zasiłki czy sposoby wsparcia publicznego, o których rozmawiamy, są bardzo przyziemne i jednak ostatecznie wpisują się w horyzont rzeczywistości, w której żyjemy, nie mają takiego transformacyjnego potencjału, który ta propozycja na pewno ma. Druga zaleta, uważam, to może być kontrowersyjna opinia, ale uważam, że wielką zaletą bezwarunkowego dochodu podstawowego jest to, że to jest idea, którą można popierać zarówno z pozycji lewicowych, jak i prawicowych. To znaczy przekracza pewne zastane podziały w spektrum politycznym i jest bardzo często popierana na przykład przez libertarian, zarówno prawicowych libertarian, jak i lewicowych libertarian. Uważam, że to jest wielka zaleta, bo jeśli mamy myśleć o pewnej transformacji społecznej, to nie możemy polegać na tych tożsamościach i podziałach, które są już gotowe. Musimy myśleć o czymś, co będzie potrafiło je trochę zaburzyć, zakłócić, poprzesuwać. Trzecia wielka zaleta tej propozycji to jest to, że wydaje się, że jest to przynajmniej w pewnych swoich wersjach propozycja, która odpowiadałaby społeczeństwu nieopartemu na wzroście gospodarczym. Większość zasiłków, metod wsparcia, pomocy społecznej, które dziś funkcjonują, operują jednak w horyzoncie gospodarki opartej na wzroście i na założeniu, że możemy w nieograniczony sposób eksploatować zasoby naturalne, więc stąd się bierze też ten kult pracy jako takiego wysiłku, znoju tego, że ktoś gdzieś musi być zatrudniony, żeby tworzyć wartość społeczną. Nawet jeśli często wiemy, że te prace tak naprawdę bardziej szkodzą dobrobytowi społecznemu, niszczą jakość życia, niszczą środowisko, ludzie są zmuszani lub przekupywani do wykonywania takich prac po prostu dlatego, żeby system się kręcił. Więc to, że bezwarunkowy dochód podstawowy pozwala nam pomyśleć, przynajmniej na poziomie koncepcyjnym, bo jak to realnie będzie wyglądać, to jest inna sprawa, i tutaj włącza mi się taka strona ostrożna i sceptyczna. Kto to będzie wprowadzać i czy kształt takiego dochodu, jeśli on będzie wprowadzony, będzie rzeczywiście taki, jak sobie marzymy. Ale to jest już inne pytanie. Natomiast to, że to jest kompatybilne ze społeczeństwem czy z gospodarką nieopartą na wzroście gospodarczym, to jest ogromny atut tej koncepcji, którego inne typy zasiłków, zwłaszcza takich, które mają zapędzać ludzi do pracy, czyli opartych na założeniu workfare, nie posiada.
pojawiło się już tutaj wiele wątków i nie wiem, który powinnam podrążyć, ale pojawił się wątek sprawiedliwości, bo w zasadzie zgodnie Państwo stwierdzili, że to jest bezwarunkowy dochód podstawowy, pozwala bardziej sprawiedliwie udzielać pomocy potrzebującym. Natomiast wydaje mi się, że bardzo często w naszym społeczeństwie, chociażby na przykład przy okazji programu 500+, pojawia się też takie pytanie dotyczące tego, to właśnie, co z ludźmi, którzy tak naprawdę nie potrzebują tego bezwarunkowego dochodu podstawowego, ponieważ wydaje się, że częściej mamy pretensje do bliźniego czy bliźniej, że no właśnie, że po prostu dostaje pieniądze, które w zasadzie nie są niczyjemu potrzebne, podczas kiedy można by było bardziej skutecznie pomóc w ten sposób ludziom bardziej potrzebującym. No i co z takim problemem? Może poproszę dr Hałajko o odpowiedź. Myślę też, że tutaj ważniejsza niż sprawiedliwość, to znaczy każdemu według potrzeb, to byłaby ta koncepcja sprawiedliwości, jest koncepcja solidarności. I jest mi bardzo bliska taka myśl, że jeśli dajemy jakieś dobro wszystkim, przydzielimy się nim wszyscy, to wtedy każdy, właściwie teoretycznie tak powinno być, niestety tak nie jest do końca, jest to bardzo ciekawa kwestia, że teoretycznie każdy powinien być zwolennikiem tego dobra. To znaczy to jest dobro, które wszyscy dzielimy. To, że dzisiaj ja nie potrzebuję 500+ czy dochodu podstawowego, to nie znaczy, że jutro nie będę go potrzebować, kiedy mi się noga powinie, stracę pracę lub coś jeszcze stanie się podobnie strasznego, no bo to jest właśnie taka straszna rzecz w naszym społeczeństwie. Działacz na rzecz dochodu podstawowego Standing, powołując się na Johna Rawlsa, mówi o zasłonie niewiedzy. To jest bardzo dobry punkt, to znaczy rozważajmy dochód podstawowy tak, jakbyśmy nie wiedzieli, gdzie się znajdziemy w strukturze społecznej, gdzie się znajdą nasze dzieci. I to, że my dzisiaj jesteśmy w jakimś punkcie struktury społecznej, to w ogóle nie znaczy, że my będziemy jutro. Też na filmie, który Państwo zobaczą po tej debacie, jest taki moment, w którym jeden z działaczy na rzecz dochodu podstawowego mówi: bardzo ważne jest, by to prawo przyznać sobie. To jest taki ważny mentalny punkt, taki przełom, ponieważ zazwyczaj myślimy sobie, no nam to nie trzeba, prawda? To jest coś takiego, właśnie świadczenie społeczne, które jest potrzebne innym ludziom. Tym takim, którzy sobie gorzej radzą, właśnie taka sprawiedliwość, a ja to pracuję, ja to będę pracował, ja sobie dobrze poradzę, mi to jest niepotrzebne, jest taka grupa ludzi, którzy nie biorą 500+ właśnie do tego, że czują w głębi ducha, że to jest jakieś niemoralne, to znaczy nie przyznają sobie tego prawa, więc jakby rozmijają się z podstawową ideą, że to jest pewne dobro, które dzielimy wspólnie. Ja tylko chciałem zauważyć, że to, że wszyscy otrzymują dochód podstawowy, nie oznacza, że wszyscy na tym zyskują. To znaczy, w jakiś sposób ten dochód musimy sfinansować. I problem z 500+ polega mniej więcej na tym, że pomimo, że powiedzmy na drugie dziecko rzeczywiście jest to świadczenie o charakterze powszechnym, to nie ma wyraźnych źródeł finansowania, na przykład z podwyżki podatku dla osób najlepiej zarabiających. Gdyby tak było, to no, faktycznie zadanie sprawiedliwościowe byłoby tutaj zawarte. W tym pytaniu zawarte było coś, co ja próbowałem o to odpowiedzieć w pierwszej wypowiedzi, może nie dość udolnie, ale właśnie taka wizja, że my o to skutecznie możemy rozwiązywać problem ubóstwa, jeżeli przekażemy te same pieniądze osobom młodym, jest właśnie możliwa tylko w takim zupełnie abstrakcyjnym świecie, w którym jesteśmy w stanie wyodrębnić te osoby ubogie. Natomiast w realnych procedurach to właśnie tak działa, że my i tak prześlepiamy bardzo dużą część tych osób ubogich. I w tym sensie tylko rozmawiając z wszystkim jesteśmy pewni, że nikt nie zostanie poza systemem, tak? To znaczy poza tym wsparciem. Natomiast oczywiście osoby, które nie potrzebują w tym sensie, że mają duży dochód, oczywiście zapłacą tak znacznie więcej w podatkach i w tym sensie na tym stracą, choć będzie to jakieś 10-15% osób najlepiej zarabiających, jeżeli byśmy finansowali to z podwyżki podatku dochodowego. Myślę, że tutaj ten element sprawiedliwości związany jest nie tylko z kwestią wysokości
dowodu podstawowego i tym, kto go otrzymuje, czy tego potrzebuje, ale przede wszystkim chodzi o usunięcie pewnej fundamentalnej niesprawiedliwości, z którą dziś spotykają się osoby dotknięte ubóstwem, czy osoby wypychane poza system wsparcia społecznego. To, że muszą się tłumaczyć ze swojego życia, jakiemuś urzędnikowi, muszą opowiadać, muszą się meldować, muszą podejmować, zobowiązywać się do podejmowania aktywności. Znaczy państwo ma cały szereg takich narzędzi, żeby wymuszać pewnego typu działania, rozliczać z pewnego typu moralności, tak, bo niechęć do podjęcia pracy zawodowej w formalnym systemie jest traktowana jako coś niemoralnego de facto w dominującej ideologii świata, w którym żyjemy. I to jest pewna rażąca niesprawiedliwość, nie o charakterze dystrybucyjnym. To jest niesprawiedliwość, jeśli chodzi o miejsce w systemie władzy. I tę niesprawiedliwość przede wszystkim koncepcja dochodu podstawowego może jej zapobiec czy ją załagodzić. Ale oczywiście tu pozostaje cały czas pytanie o rolę państwa. Ja pozwolę sobie przejść jednak do tego aspektu sceptycznego. Cały czas jest pytanie, kto ustali wysokość dochodu podstawowego i kto będzie pilnował, żeby on nie spadł za nisko. To znaczy, możemy sobie wyobrazić utopijną wersję dochodu podstawowego, w której wszystkie rzeczy, na których nam zależy, wszystkie wartości są zrealizowane, ale jest też wersja dystopijna. Tak jako dochód podstawowy, jako narzędzie zarządzania płynną populacją przez wszechmocne państwo. Wtedy państwo jakby przykręca śrubę, czasami trochę obniża, czasami trochę podnosi. I teraz kto sprawi, że tego nie będzie mogło zrobić? Gdzie jest stosunek sił? To jest to pytanie, na które ja w koncepcji dochodu podstawowego nie widzę odpowiedzi, tak, bo zwykle zakładamy, że żyjemy w państwach demokratycznych, gdzie możemy wyperswadować swoje racje i przegłosować większością, że będzie tak lub inaczej. Ale to przecież nie jest oczywistość, którą mamy w jakikolwiek sposób zagwarantowaną. To, że żyjemy w państwach w miarę demokratycznych, jest efektem walki klasowej proletariatu prowadzonej od XIX wieku oraz wielu ruchów społecznych, ale przede wszystkim klasy robotnicze. Klasa robotnicza była tak skuteczna, dlatego że państwo jej do czegoś potrzebowało, żeby fabryki funkcjonowały, żeby wydobywać węgiel, w którym potem będą napędzane pociągi, przewożące żołnierzy na prąd. To są takie rzeczy, które sprawiały, że ten stosunek sił nie był jednoznacznie po stronie państwa. W pewnej utopii społeczeństwa nieopartego na pracy znika nam gdzieś ta dźwignia. To jest bardzo ważna rzecz, nad którą się trzeba zastanowić, bo wiemy z historii, że wszelkie rozwiązania prospołeczne, które były wprowadzane w XX wieku, a nawet wcześniej, były wprowadzane w pewnym wariancie kompromisowym. To zawsze był pewien kompromis między siłą świata pracy, a siłą kapitału. To zawsze w jakiś sposób angażowało interesy obu stron. Czasami to się przechylało bardziej w stronę interesów świata pracy, ostatnio bardziej w stronę interesów kapitału. Ale nigdy to nie była po prostu realizacja kluczowego, żywotnego interesu jednej ze strony. Zawsze to wypadało gdzieś po środku, a wypadało dlatego, że obie strony mają pewne swoje siły przetargowe. I teraz ja mam takie nastawienie utopijno-optymistyczne. Zawsze widzę w rzeczywistości taką szansę na to, żeby ona się zmieniła na lepsze, żeby się poprawiła. Też wierzę w to, że ludzie są racjonalni i w zasadzie jednak mają większą skłonność do solidarności niż wyrywania sobie poduszki spod głowy. Natomiast ostatnio sięgnąłem do jednej z pierwszych krytyk polityki społecznej, czyli do nędzy filozofii Karola Marksa. I właśnie na kontrze do takiego bardzo utopijnego myślenia Proudhona, Marx pisze, bo Proudhon pisze, że różne fenomeny mają dobrą i złą stronę. Marx pisze, tak, to prawda, ale jakoś tak się składa, że w historii ta zła strona zawsze wygrywa.
ja nie jestem przekonany, czy zła strona zawsze wygrywa, ale myślę, że powinniśmy się liczyć z tą ewentualnością. Zwłaszcza jak rozmawiamy jednak w gronie zwolenników dochodu podstawowego. Nie mamy tutaj kogoś, kto by pryncypialnie powiedział, że ludzi trzeba zapędzać do pracy. Albo, że nie wolno dawać za darmo wiarę. Tak, przynajmniej tutaj w tym panelu. Jakby jesteśmy poza tym kontekstem takiego ideologicznego, pryncypialnego sprzeciwu wobec tej koncepcji. Albo, że nie wolno dawać bogatych. Bo to też jest inny ideologiczny zawód, który można wysunąć. Jeśli rozmawiamy w gronie zwolenników i zwolenniczek tej koncepcji, to myślę, możemy sobie też postawić takie trudniejsze pytania o to, jak zabezpieczyć ten projekt przed przechwyceniem przez drugą stronę i wykorzystaniem do celów, z którymi byłoby nam nie po drodze. Dziękuję bardzo. To w zasadzie wszystkie moje dzisiejsze pytania będą teoretyczne, ale może porozmawiajmy o tym, porozmawiajmy o pieniądzach, to ma niby bardziej aspekt praktyczny. Mianowicie, mamy Polskę roku 2017. Co prawda raczej pomysł bezwarunkowego dochodu podstawowego nie pojawia się w programach nie wiem, rządzących partii albo większych partii, ale przede wszystkim wydaje się, że oczywiście nic nas nie obraziłby się, gdyby dostawał dodatkowe pieniądze od państwa, ale czy na przykład nas, Polaków i Polki w 2017 roku, nas, państwo polskie, czy nas na to stać? I chciałabym poprosić Macieja Schneidera. Odpowiedź na to pytanie. To zależy. Rzeczywiście to nie jest idea z jednej strony tak pod względem finansowym to mina, że ona nie jest możliwa do sfinansowania. W ogromnej liczbie krajów ona jest możliwa do sfinansowania, w zasadzie tak od razu w jednym roku. Na Austrii to jest mniej więcej policzone, że taki dochód 1200-1500 euro na osobę wymagałby podwyżki podatków dochodowych do poziomu średniego, czyli no, mógłby to być liniowe 50%, ale oczywiście mógłby być progresywne. Hiszpanii to jest 47,5 przy poziomie ubóstwa 620, przy poziomie dochodu podstawowego 625 euro. W Stanach też z pewnością jest, w tych większych krajach to jest absolutnie możliwe od razu. Tylko dlaczego? Dlatego, że tam te oszczędności z tych w dużej mierze świadczeń, które byłyby likwidowane, czyli na przykład świadczeń zasiłków zdrowotnych czy zasiłków z pomocy społecznej, byłyby po prostu znacznie większe, czy na przykład z niższych emerytur od dochodu podstawowego, no bo założenie jest takie, że żadne świadczenia, które są wyższe, absolutnie nie są oczywiście likwidowane, natomiast te niższe, których zadaniem jest wyłącznie redukcja ubóstwa, tak, ponieważ dochód podstawowy ma spełniać te warunki. I w tym sensie rzeczywiście, no, jak spojrzymy na Polskę, to trudno byłoby, też to byłoby możliwe, gdybyśmy podnieśli ogólny poziom przychodów budżetowych do poziomu Francji, czyli to jest mniej więcej 15 punktów procentowych PKB, czyli to jest najwyższy poziom Francji, Danii, to jest najwyższy poziom w Unii Europejskiej. Więc trudno sobie wyobrazić, że w jednym skoku jesteśmy w stanie nagle stać się Francją czy Danią. Natomiast można myśleć wtedy o pewnym programie dochodzenia do takiego pełnego dochodu podstawowego, rozumianego jako na przykład 1000 zł na dzisiejsze warunki, czy to jest mniej więcej wysokość minimum socjalnego. I można zrobić to w takim ruchu, że już teraz moglibyśmy po pierwsze 500+ uczynić absolutną kwestią bezwarunkową, czyli na pierwsze dziecko również być kryterium dochodowe, które jest zresztą bardzo krytykowane i jest przyczyną wielu problemów. Po drugie, wprowadzić emeryturę obywatelską o równej kwocie i to już jest też kwestia mocno dyskutowana w Polsce. Po trzecie, od razu też można byłoby wprowadzić takie dochód podstawowy dla osób w wieku 18-25. To jest mniej więcej taka propozycja, jaką Benoît Hamon we Francji w pewnym momencie swojej kampanii przedstawił, potem się z tego wycofywał. Natomiast ten pierwszy ruch, który by się składał z tych trzech elementów, jest absolutnie możliwy do sfinansowania przy dość niewielkim wzroście podatków kilka punktów procentowych w PKB, ponieważ nawet nie dochodzimy do połowy, zdaje się, różnicy do średniej Unii Europejskiej. I dalej oczywiście należałoby na samym roku wykonać. Wydaje mi się, że możliwe jest dojście do tego pełnego dochodu podstawowego w Polsce mniej więcej w około 8-10 lat. Dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś z państwa chce coś dodać, to oczywiście zapraszam. Jeszcze bym tylko dodała, może do 500+, są takie analizy, ponieważ ten program, który ma bardzo dobre skutki, jeśli chodzi o
walkę z nędzą czy biedą był wprowadzany przecież, jak wiemy, w innym celu, to znaczy, żeby podnieść dzietność Polaków. Natomiast pewne analizy bezdzietności, przyczyn bezdzietności w Polsce mówią o tym, że Polacy zwlekają z pierwszym dzieckiem, ponieważ ich sytuacja materialna jest niestabilna. I jeżeli zdarza z pierwszym, to zazwyczaj nie zdarzają już z drugim, to znaczy to okno reprodukcyjne jest dość niewielkie z przyczyn biologicznych. I w tym momencie danie pieniędzy tylko na drugie dziecko ma ograniczony efekt. Tak? Więc i temu celowi, który był formułowany przez polski rząd, pomogłoby rozszerzenie tego programu na pierwsze dziecko. Dziękuję bardzo. Właśnie czytałem wywiad z doradcą Amona do spraw dochodu podstawowego. We Francji jest w tej chwili bardzo duża debata na ten temat. Bardzo różne symulacje dla różnych poziomów dochodu podstawowego są w związku z tym rozpatrywane. To była Amon kandydat partii, która jeszcze tydzień temu była partią rządzącą. Wprowadził temat bardzo mocno do dyskusji, chociaż z takim utopijnym pomysłem, żeby niezbyt realistycznym, żeby sfinansować to podatkiem od robotów. Ale z tych kalkulacji wynikałoby, że na dzień dobry, bez żadnych zmian w systemie podatkowym, wyłącznie z przesunięć w tych zasiłkach, które mogłyby być zlikwidowane, można by sfinansować dochód podstawowy na poziomie 120 euro dla dorosłego, 60 dla dziecka. To jednak nie jest kwota, która spełnia to kryterium podstawowości. Natomiast gdyby to zrobić jako pierwszy krok i potem powoli podnosić, to byłaby jedna z koncepcji dojścia do dochodu podstawowego. Gdyby on miał być na poziomie 750 euro na osobę dorosłą i trochę mniej na dzieci, to wtedy prawdopodobnie około 350 miliardów euro rocznie z budżetu musiałoby na to pójść. Nie jest to coś, co można zrobić z dnia na dzień, ale oczywiście zawsze przy finansowaniu jest tak, że pojawia się to pytanie o drogę dojścia, o stopniowość i to jest kwestia bardzo trudna z punktu widzenia koncepcji dochodu podstawowego, ponieważ ta koncepcja zwykle zakłada, że albo się to wprowadzi od razu w pełni, albo to, co się wprowadzi, nie będzie dochodem podstawowym, bo albo nie będzie uniwersalne, albo nie będzie wystarczało na podstawowe potrzeby. Więc tutaj jest ten problem tak naprawdę z finansowaniem. On jest, dotyczy nie wysokości środków, bo jeśli się udałoby tę machinę jakoś rozruszać, to te środki będą się znajdować, czy to z reform podatkowych, czy z ożywienia gospodarczego spowodowanego wzmocnieniem zdolności konsumpcyjnych najbiedniejszych. Tak? To jest jedna z tych rzeczy, które na przykład w Polsce dzisiaj obserwujemy dzięki programowi 500+. Tak? On się zwraca, z każdych 500 zł jakaś część wraca do budżetu w formie na przykład VAT-u. To jest też element tej kalkulacji, który można tutaj wprowadzić. Natomiast podstawowe pytanie to jest już trudne już na poziomie koncepcji, to jest jak to rozruszać. Programy pilotażowe, które są prowadzone w różnych krajach czy miastach, one nie zawsze są programami dotyczącymi tego, co my byśmy rozumieli tutaj jako dochód podstawowy. Na przykład bardzo ciekawy frapujący program pilotażowy wprowadzony w Finlandii w tej chwili. On obejmuje wyłącznie osoby bezrobotne. Jeden z elementów ewaluacji tego programu ma być to, czy te osoby potem są skłonne podejmować pracę, na przykład taką bardziej prekarną, czy niżej płatną, czy nie są. Jeśli taka skłonność do podejmowania pracy nawet na gorszych warunkach będzie kryterium pozytywnej oceny tego programu, to powiem, to bardzo ciekawy eksperyment społeczno-ekonomiczny, ale to nie jest eksperyment na temat dochodu
podstawowego. Natomiast on oczywiście nie pojawia się w grudniu, pojawia się dlatego, że Finowie, gdzie debata na ten temat toczy się już od co najmniej 8-9 lat, bardzo poważnie. Pierwsze propozycje na poziomie rządowym były wysunięte około 2007-2009 roku. Oni bardzo poważnie do tego podchodzą i zastanawiają się, jakie to będzie miało skutki i czy to się da sfinansować. Więc tutaj uważam, że trzeba przyznać, że są pewne trudności i zmierzyć się z nimi wprost, tak? Bo to nie jest coś, co można zagadać, mówiąc, że wprowadzimy podatek od robotów. To jest rzeczywiste wyzwanie intelektualne i polityczne, na które myślę, że jesteśmy w stanie jako ludzkość odpowiedzieć. Pamiętamy, że jeszcze 2 lata temu na 500+ miało w ogóle nie być pieniędzy. To miało być niemożliwe, niewykonalne, niefinansowalne i rujnować budżet i nakręcać spiralę zadłużenia, za którą będą płacić nasze wnuki. Nic takiego nie nastąpiło i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że nie nastąpi. Więc ten taki sceptycyzm możemy trochę stonować, tak? Przynajmniej dzięki temu też cząstkowemu, niespełniającemu kryterium bezwarunkowości i uniwersalności, ale jednak w mojej ocenie mocno nawiązującemu do ducha bezwarunkowego dochodu podstawowego programu. I się już do tej Finlandii. To tam też jest ważne, że te debaty na temat na poziomie partii może nie rządzących, ale istniejących w parlamencie faktycznie to już od lat 80., więc to jest bardzo trudne. Już pierwsze modele były pod koniec lat 80., na początku lat 90., więc w tym sensie faktycznie jest efekt pewnej długoletniej debaty. Tam jest nie tylko problem z tym, że to są osoby bezrobotne, ale tam jest też ograniczenie wiekowe i co więcej, ta wysokość również jest poniżej tego poziomu ubóstwa w Finlandii, więc to jest bardzo niedoskonałe. Co więcej, tam jeszcze jest ten problem, że to są zupełnie losowo wybrane 2000 osób, z pewnie oczywiście polskich bezrobotnych. W tym sensie nie możemy w ogóle zbadać, czy nie są w stanie autorzy tego eksperymentu zbadać efektów interakcyjnych. Czyli na przykład, jeżeli wszyscy w jakiejś mniejszej miejscowości otrzymują takie dodatki podstawowe, to możemy zaobserwować, jak faktycznie zachowywaliby się wobec siebie w już docelowym oczywiście rozwiązaniu. I to na przykład było widać w takim mikroeksperymencie indyjskim, gdzie osoby chociażby na przykład zrzucały się i zakładały kooperatywy, gdzie były w stanie w wyniku tego dowodu podstawowego na przykład kupić sprzęt do łódź i sieci i założyć kooperatywę rybacką, czy też zakupić maszyny do szycia i taka kooperatywa kobiet, które wytwarzają po prostu odzież, się zawiązała. I to jest coś, czego absolutnie w tym momencie nie jesteśmy w stanie zaobserwować. I ostatnie zdanie, w związku z tą fazowością dojścia. Właśnie dlatego starałem się powiedzieć o tym, jak można byłoby to w Polsce w zasadzie 3 drogi, tak? Znaczy po pierwsze najpierw wprowadzamy niski, potem go podnosimy. Po drugie najpierw wprowadzamy warunkowy, to znaczy nie dla wszystkich, na przykład minimalny dochód gwarantowany, czyli tylko dla ubogich, ale mimo wszystko nie wymagający pracy i dopiero potem przechodzimy na bezwarunkowość. I trzeci jest właśnie taki niepowszechny, że pewne grupy wiekowe otrzymują na przykład dzieci, emeryci i ludzie młodzi, a potem spinamy to. Całość. No i te pierwsze 2 są bardzo wątpliwe, dlatego że niski dochód podstawowy nie daje możliwości wyjścia z rynku pracy, co oznacza, że może być zjedzona po prostu przez obniżkę płacy. I w tym sensie to jest bardzo duże zagrożenie tego sposobu dojścia. To drugie ma też ten problem, że możemy wprowadzać. Ta warunkowość też się wiąże z całym szeregiem problemów, na przykład tą stygmatyzacją czy pułapkami, które też mogą spowodować, że proces rozłożony na lata byłby po prostu wstrzymany. Znaczy, każda droga dochodzenia do pewnego rozwiązania fazowego musi spełniać takie 2 warunki, że musi być po pierwsze pośrednie rozwiązanie i stabilne, czyli samo w sobie utrzymuje się i samo w sobie musi rozwiązywać jakieś problemy po to, żeby nie zniechęcać do dalszego kroku. Moim zdaniem jedyną taką drogą jest właśnie wprowadzenie poszczególnego świadczenia na dziecko, emerytury obywatelskiej, bo one same w sobie rozwiązują pewne problemy i są dość stabilnym rozwiązaniem. Same w sobie są dobre nawet dla osób, które jest wielu zwolenników, które nie są zwolennikami BBP, a byłyby zwolennikami tych 2 rozwiązań po prostu. I potem spinać to, jakby rozszerzając grupę wiekową. W tym sensie jest to jakaś droga, która stara się omijać te przeszkody tego fazowego dojścia.
Tutaj pojawiły się takie dwa pojęcia jak ludzkość i naród. W związku z tym ja mam pytanie do dr Hałajko o taki narodowy aspekt dochodu podstawowego, ponieważ, no właśnie, jeżeli... bardziej rozbudowane pytanie. Po pierwsze, jeżeli mieszkamy w Polsce, wprowadzamy bezwarunkowy dochód podstawowy, wprowadzamy go dla Polaków i Polek, ale w naszym kraju mieszkają nie tylko Polacy i Polki. W związku z tym można się spodziewać, że następuje tutaj większe rozwarstwienie między obywatelami i obywatelkami, a na przykład z migrantami czy ekspatami. A z drugiej strony jeszcze jakby rozbudowując to pytanie, tutaj w zasadzie wszystkie przykłady państw, które się pojawiły, to są bogate państwa europejskie. Jest co prawda kilka eksperymentów związanych z bezwarunkowym dochodem podstawowym w innych pozaeuropejskich państwach, ale zastanawiam się też, na ile takie rozwiązanie ekonomiczne powoduje, że nie wiem, Europa staje się taką, znaczy Europa albo dane państwa, w którym się wprowadza to rozwiązanie, staje się taką złotą klatką i tak naprawdę jeszcze pogłębia właśnie rozwarstwienie między Europą, czy nie wiem, Stanami, a resztą świata. No i czy zależy nam tylko na tym, żeby było nam dobrze w Polsce czy w Europie, czy też jakby, no, czy po prostu powinniśmy myśleć o tym rozwiązaniu jako o rozwiązaniu globalnym i w związku z tym, jak bardzo jest ono utopijne. Nie wiem, czy mogę powtórzyć pytanie, bo myślę, że jest bardzo rozbudowane. Praktycznie rozbudowane i skomplikowane pytanie i ono ma wiele elementów. Może zacznę od tego prostego, mianowicie od migrantów, choć niekoniecznie jest ono proste. Standing na przykład proponuje, by migranci nabywali prawa obywatelskiego do dochodu już po 2 latach przebywania na terytorium danego kraju. Mi się to wydaje faktycznie utopijne. I to chyba jest co do tego konsensus, to znaczy, że jest to jednak dochód obywatelski i powinien on przysługiwać obywatelom, natomiast by otrzymać obywatelstwo jakiegoś kraju, trzeba spełnić określone wymogi. Pytanie, jak te wymogi będą formułowane, jest znów pytanie w jakoś lokalnym. I wydaje mi się, to jest oczywiście moje zdanie, pewnie inni mogą mieć zupełnie inne, że jednak dochód podstawowy jest jakąś kwestią lokalną. I on powinien być za każdym razem rozpatrywany lokalnie, chociaż oczywiście mamy problem migracji, który pokazuje, że niekoniecznie tak jest i docelowo być może można patrzeć globalnie, no ale tak jak Maciej powiedział, zaczynamy od czegoś, tak? Czyli że na przykład zaczynamy od pewnych grup, tak samo zaczynamy od pewnych lokalności, gdzie testujemy nasze lokalne warunki i możliwości. Tu była mowa o eksperymencie indyjskim, prawda? Co pokazuje, że jest to możliwe również bardzo biednych i być może nawet jakoś paradoksalnie jest tam najłatwiejsze, tak? I do wprowadzenia, i do testowania, i do spektakularnych efektów, które może dać. W filmie będzie bardzo fajny przykład z Namibii, z tego eksperymentu, który dał tam również bardzo dobre rezultaty. Prawdopodobnie są w dużej mierze podobne do tego indyjskiego. Natomiast myślę, że powinniśmy myśleć lokalnie, bo też taka rzecz prosta, jak wysokość tego dochodu musi być jednak jakoś korespondować z majątkiem narodowym, powiedzmy, tak, czy majątkiem terytorialnym. Więc Stenning tutaj proponuje, by dochód podstawowy składał się z takich 3 warstw. I to mi się wydaje fajna propozycja. To znaczy, że pierwsza podstawowa warstwa dochodu jest właśnie zależna od, powiedzmy, bogactwa narodowego i jest dystrybuowana, właśnie jest jakimś, tak jak ja to rozumiem, jakimś kompromisem między tym minimum życiowym, a możliwościami na danym terytorium. Ona będzie inna w Polsce, ona będzie inna w Finlandii, inna w Szwajcarii, ale jakaś będzie, powiedzmy, że u nas te 1000 zł, tak? Następna część to jest rodzaj dywidendy społecznej, to jest takie pojęcie, do którego jestem bardzo przywiązana, ponieważ to jest właśnie taki podział majątku, który mamy wspólnie, który właściwie jakoś rozbudowujemy, pracujemy na niego i kiedy pracujemy na niego efektywnie, to on rośnie. Tak? I w filmie też będzie taki przykład takiego dobra, akurat tutaj niezależnego tak bardzo od pracy, jako od dóbr naturalnych inwestycji. To jest Fundusz Stały Alaski. No tak, o to zaraz też dobywam. Tak, więc to jest bardzo piękny przykład i tutaj ta wysokość jest corocznie ogłaszana. Tak? Mówi się,
że zarobiliśmy tyle i tyle, więc jest tyle i tyle do podziału, to jest ten drugi składnik dochodu, a trzeci to mówi ten właśnie, to jest według specjalnych potrzeb, czyli tutaj pojawiają się właśnie osoby niepełnosprawne, o których już mówiliśmy, a oni powinni mieć, to chyba w ogóle nie podlega dyskusji, wciąż to jeszcze jest niezałatwione, choć 500 plus jest, to jednak osoby niepełnosprawne powinny być jakoś w pierwszej kolejności, moim zdaniem, tym objęte. Więc ja bym myślała o tym nie globalnie, tylko lokalnie. I są takie koncepcje dochodu podstawowego, czy też dywidendy społecznej, które w ogóle są powiązane z myśleniem o lokalnej walucie. Są takie środowiska, które miały pomysły, by na przykład 500 plus było wypłacane w walucie lokalnej. Co okazało się niemożliwe, ponieważ okazało się niemożliwe prawnie w Polsce do przeprowadzenia. Te środowiska w tej chwili starają się jakoś wprowadzić różne lokalne waluty, nazywając je inaczej, by ominąć przeszkody prawne, które stoją na drodze temu, bo no, emitentem może być Narodowy Bank Polski, chociaż akurat te środowiska twierdzą, że on nie jest suwerennym emitentem, więc być może, że właśnie nawet z jakimiś projektami niezależnych, suwerennych obiegów pieniężnych i tutaj no, otwiera się cały wielki, bardzo kontrowersyjny temat, który właściwie też jest czymś oczywistym, to znaczy, żeby dochód podstawowy dobrze funkcjonował, to w ogóle potrzebna nam jest całkowita reforma systemu finansowego. Wszyscy wiemy, że on źle działa, ale tego jakoś nie mówimy. To znaczy staramy się ten dochód podstawowy wpasować mentalnie w ten system, który jest całkowicie już skorumpowany i wiadomo, że wymagałby całkowitej przebudowy, ponieważ społeczeństwo jest drenowane finansowo i wszyscy o tym wiemy. Dziękuję bardzo. Ja chciałabym jeszcze zapytać, ponieważ pieniądze, z których miał być finansowany bezwzględny dochód podstawowy, mogą się brać z różnych źródeł, mogą się brać na przykład z podatków, ale został wspomniany przypadek Alaski i tam obywatele otrzymują pieniądze tak naprawdę z wyzyskiwania środowiska naturalnego. I chciałabym zapytać, wydaje mi się, to będzie oczywiste pytanie doktora Ostrowskiego, co w związku z tym, kiedy właśnie pieniądze na bezwarunkowy dochód podstawowy pochodzą z, między innymi z takich źródeł, ale też to może być oczywiście wyzysk innych ludzi. No i przecież zależy nam jako obywatelom, żeby mieć więcej pieniędzy, żeby ten nasz dochód był wyższy. No i co wtedy? To zależy, od której strony spojrzymy na to pytanie. Jeśli pytanie brzmi, gdzie znaleźć pieniądze na dochód podstawowy, to jest jasne, że eksploatacja zasobów naturalnych nie jest odpowiedzią na to pytanie. Natomiast, jak rozumiem, na Alasce pytanie było inne, co zrobić z zyskami z pewnego wspólnego, nieodnawialnego zasobu, który został odkryty. Część tych zysków postanowiono oszczędzać, a część rozdawać w formie dywidendy. To jest całkiem porządna odpowiedź na to pytanie, chociaż ona oczywiście nie jest odpowiedzią na zawsze. A też warto pamiętać, że koncepcja oszczędzania jest bardzo wątpliwa, bo ona zakłada, że możemy odłożyć pieniądze dziś i te same pieniądze, jeszcze być może pomnożone, wyjąć za 10 lat, ale pieniądze nie przenoszą się w czasie. To jest pewna fikcja, która funkcjonuje dzięki temu, że jakby system prawny i gospodarczy, system instytucji podtrzymuje funkcjonowanie takiego systemu, ale to nie jest tak, że pieniądze to jest coś, co można sobie zaoszczędzić. One zawsze tylko regulują pewne przepływy wartości w gospodarce, a te przepływy są produkowane tu i teraz. Więc być może dywidenda jest lepszym sposobem niż może się okazać, że będzie lepszym sposobem niż oszczędzanie, ale to nie jest odpowiedź na pytanie o dochód podstawowy. Natomiast dobrze, że wspominamy tutaj o wyzysku innych ludzi, bo wydaje mi się, że to jest pewne ryzyko związane z koncepcją dochodu obywatelskiego, czyli wyłączenia imigrantów. Wtedy oprócz pojęcia ludzkości i pojęcia narodu mamy jeszcze pojęcie kapitalizmu. W sytuacji, w której, zwłaszcza jeśli jednocześnie będziemy postulować otwarte granice, jest taka książka Bregmana
o trzech utopiach, które można zrealizować od jutra, czyli otwarte granice, powszechny dochód gwarantowany i 15-godzinny tydzień pracy. To jest też książka, na którą Zygmunt Bauman się powołuje w swoim ostatnim dziele Retrotopia, gdzie cały bardzo długi fragment jest poświęcony właśnie dochodowi podstawowemu i argumentom za tym, żeby go wprowadzić. Więc jeśli byśmy zwłaszcza chcieli postulować otwarte granice, to wtedy ten efekt nacisku na kapitał, jaki daje to, że ludzie mogą odmówić kooperacji, nie podejmować pracy, jeśli ona jest poniżej rozumu i godności człowieka, kapitał może zastępować tę siłę roboczą imigrantami. Tak? I to nie budowałoby na pewno lepszego społeczeństwa. To raczej by przypominało takie dystopijne społeczeństwo z powieści Wehikuł Czasu Herberta George'a Wellsa. Co nie znaczy, że odpowiedź wykładać wszystkim jest banalna, prosta i nauczająca się, bo tu są też te problemy, o których mówiliśmy, tak, że to musi być również jakoś lokalne. Jeśli wypłacamy wszystkim, także imigrantom, to oczywiście zachęcamy do zwiększenia migracji. To samo w sobie może nie jest niczym strasznym, ale to też drenuje potencjalnie różne kraje, które w przeciwnym wypadku mogłyby się rozwijać. Więc może z kolei to powinno być globalne. To są realne dylematy. Ale na pewno ja bym nie był taki stanowczy, że tylko obywatelom wypłacać, bo to rodzi inne problemy niż wypłacanie wszystkim, nie tylko obywatelom. Tak? I tutaj dochodzimy znowu do pewnego typu dyskusji związanej z konkretyzacją pewnej abstrakcyjnej idei i pewnych wyzwań, które możemy tylko antycypować, bo cały czas mówimy tak naprawdę o koncepcji. Nie mówimy o czymś, co gdziekolwiek byłoby naprawdę w tej wersji wprowadzone i moglibyśmy robić dzisiaj ocenę skutków regulacji po 20 latach, to mówimy o pewnej koncepcji. Przewidujemy pewne problemy i moim zdaniem to jest jedno z podstawowych wyzwań tutaj. To czy ci, którzy będą wyzwoleni od przymusu świadczenia pracy na jednej dzięki dochodowi podstawowemu, nie będą zastąpieni kimś innym. Wtedy byśmy mieli po prostu pewną wersję apartheidu. Bo to jest też ta koncepcja, ja faktycznie też mam problem z taką bardzo sztywną oddzielaniem obywateli od pozostałych osób i to faktycznie rodziłoby pewne problemy. Wydaje mi się, że koncepcja rezydentury jest sensowniejsza lub rezydentury fiskalnej, czyli wszystkich osób, które w danym kraju po prostu płacą podatki i wtedy na przykład także osoby, które na przykład były Polakami, ale od dawna pracują w Stanach Zjednoczonych, no to mają rezydenturę fiskalną tam, tak? W tym sensie nie mieliby tych kosztów pomimo ich obywatelstwa polskiego. Oczywiście to się również wiąże z pewnym napływem imigrantów. To oczywiście zależy zawsze od kraju, o jakim mówimy. Mam wrażenie, że w Polsce akurat zdecydowanie po pierwsze potrzebujemy imigrantów i to z powodów demograficznych, z powodów moim zdaniem kulturowo-politycznych, w sensie naprawdę życie w tym kraju, w którym mamy wyłącznie jedną grupę etniczną, białych ludzi jest już naprawdę męczący, więc naprawdę byłoby dobrze, gdyby było nas więcej imigrantów w Polsce. Co więcej, nie sądzę, żeby to było jakoś bardzo groźne, w tym sensie, że dochód podstawowy w wysokości 1000 zł nie spowoduje nagle, że Polska stanie się radykalnie atrakcyjniejszym, czy w ogóle atrakcyjniejszym krajem niż aktualne Niemcy, czy aktualna Szwecja, znaczy z uwagi na cały szereg bardziej rozbudowanych elementów infrastruktury, usług i tak dalej. I tak sądzę, że wiele osób wybrałoby właśnie imigrujących do Europy i tak by się przenosiło do tamtych krajów. Ale oczywiście zwiększyłoby to imigrację, ale uważam to za coś pozytywnego. Argument, że rozwiązujemy jakiś problem tutaj i to jest jakaś taka złota klatka, to jest w zasadzie argument przeciwko jakiejkolwiek polityce socjalnej, jakiejkolwiek reformom, które rozwiązują pewne problemy społeczne tutaj, no bo zawsze nie rozwiązujemy gdzie indziej. W tym sensie faktycznie z takiego zupełnie sprawiedliwościowego punktu widzenia oczywiście należałoby wprowadzić globalny dochód podstawowy, natomiast nie mamy do tego instytucji, które byłyby w stanie to zrobić. Natomiast jakbym miał się bawić w przewidywaniu, moim zdaniem pierwszym krajem, który wprowadzi dochód podstawowy, to właśnie Indie. I zastąpią 3000 zupełnie nieefektywnych świadczeń rzeczowych,
wymuszania pracy poprzez sensowny program dochodu podstawowego. I w tym sensie uważam, że to właśnie w krajach rozwijających się to rozwiązanie. I to jest akurat jeden element, który działa na korzyść, to znaczy tam jest o tyle łatwiej, że droga poprzez niski dochód podstawowy ma więcej sensu, dlatego że w krajach rozwiniętych przemysłowych, gdzie praca najemna jest podstawowym elementem uzyskiwania dochodu, ten element wyjścia z rynku pracy jest kluczowy, natomiast w krajach jeszcze wciąż bardzo opierających się na systemie rolniczym, nawet niski dochód podstawowy ma bardzo pozytywne elementy, tam się nie musi walczyć o to, żeby odmówić pracy, po to, żeby walczyć o wyższą płacę. To ma znaczenie to, że mogę kupić krowę i jakiś podstawowy sprzęt po to, żeby na własnej ziemi, czy też wspólnotowej ziemi w jakiejś kooperatywie po prostu móc poprawić swój byt. Więc tam zdecydowanie ta droga poprzez niski dochód podstawowy jest sensowniejsza. A jeżeli chodzi o kwestie wyzysku, trochę w tym pytaniu było tak postawione, że z jednej strony oczywiście wyzyskujemy środowisko naturalne, tak, tylko to jest ten problem. Z jednej strony oczywiście, dokładnie tak jak ja bym powiedział, to pytanie było inne, natomiast można pomyśleć dochód podstawowy jako źródło jego finansowania, podatki ekologiczne, tylko nie jako wyłączne, to znaczy jako pewnego rodzaju pakiet podatków, które by się składały na finansowanie dochodu podstawowego, to tak, dlatego, że on jest niestabilny, one z założenia mają być niestabilne, to znaczy one mają motywować do ograniczenia działań, które uznajemy za niewłaściwe dla środowiska naturalnego, nadmiernego emitowania CO2 czy nadmiernego wydobywania surowców. W tym sensie ułożenie tego typu działań podatkami powoduje, że tego typu działań będzie mniej. Więc jako sam w sobie ten podatek jest pozytywny, natomiast oczywiście on ma prowadzić do tego, że ta baza podatkowa się zmniejsza, więc nie może to być stabilne i jedyne źródło finansowania. Natomiast jeżeli chodzi o wysysk cudzej pracy, no to dokładnie tak jest. No, w tym klasycznym marksowskim rozumieniu wysysk, no to jest ta stopa wyzysku, czyli relacja pomiędzy zyskami i wartością dodatkową i kapitałem zmiennym, czyli można powiedzieć między zyskami i płacami. I w tym wypadku, ponieważ opozycja przetargowa ze względu na możliwość opcji wyjścia będzie ze strony pracowników wyższa, to raczej sprzyja zmniejszeniu wyzysku tak rozumianego. Natomiast oczywiście można mówić o innym rozumieniu wyzysku i tak jak w filozofii politycznej się pojawiało pojęcie wyzysku w końcu lat 80. i później, które polegałoby na tym, że każda osoba bezrobotna wyzyskuje osobę pracującą, ponieważ otrzymuje, no ale mam wrażenie, że to nie jest sensowne pojęcie wyzysku, więc tak po prostu nie należy po się posługiwać. Dziękuję bardzo. Teraz mam pytanie do wszystkich z Państwa, ponieważ w zasadzie wszystkich wypowiedzi wynika, że koncepcja bezwarunkowego dochodu podstawowego jest dosyć atrakcyjna i powinna już dawno wykroczyć poza fazę eksperymentów w różnych krajach, ale w zasadzie nie możemy jej obserwować na większą skalę. I chciałabym zapytać, jakie widzą Państwo, nie wiem, trudności albo przeciwwskazania, jeżeli chodzi o wprowadzanie bezwarunkowego dochodu podstawowego w różnych krajach, albo ewentualnie, jeżeli mogę trochę jeszcze rozwinąć swoje pytanie, to w zasadzie jaki rząd prawicowy czy lewicowy byłby bardziej skłonny wprowadzić właśnie takie rozwiązania? Proszę wybrać. Może zacznę w takim razie. Tak naprawdę to zależy od tego, o jakiej konkretnej wersji dochodu podstawowego mówimy. I tu wracamy do fundamentalnego pytania, jakiego typu koalicja klasowa wymusiłaby takie rozwiązanie i stworzyła większość na jego rzecz. Dokładnie tak samo jak wiemy, że z pracy Schmidt-Andersena wiemy, że różne modele państwa opiekuńczego powstały nie dlatego, że kraje miały jakąś kulturę, taką czy inną, tylko wynikały z kompozycji koalicji klasowej, która wprowadzała. W krajach, gdzie nie było chłopstwa, na przykład powstały liberalne państwa opiekuńcze, a w krajach, gdzie klasa chłopska istniała, odgrywała polityczną rolę, albo socjaldemokratyczne, albo konserwatywne. I tak samo ostateczny kształt tego, czym będzie, jeśli będzie wprowadzony dochód podstawowy, kto go wprowadzi i komu będzie służył, tak naprawdę zależy od tego, jaka koalicja będzie
będzie za nim stała. Ja uważam, że to jest poważny argument za tym, żeby Lewica myślała, mierzyła się z wyzwaniami i szukała propozycji, a również rozważała różne ryzyka i zagrożenia, które mogą powstać w związku z wprowadzaniem dochodu podstawowego. Bo dziś ja nie jestem takim optymistą, żeby uważać, że pierwsze wprowadzą Indie, bo oczywiście ten dochód podstawowy, o który nam chodzi, to pewnie najprędzej wprowadziłoby Indie albo może Namibia, oczywiście piękny przykład z filmu. Ale może się okazać, że kapitaliści wprowadzą nam taki dochód podstawowy, jakiego nie chcemy. I zrobią to szybciej, niż będziemy w stanie zareagować. Wtedy będzie to rzeczywiście narzędzie rządzenia płynną populacją. Wtedy spodziewałbym się tego raczej w porządach prawicowych, chociaż oczywiście w tych czasach to można powiedzieć nigdy nic nie wiadomo. No, jeśli prawica wprowadzi dochód podstawowy, to pewnie będzie to dochód rodzinny, co jest znacznie rzadziej rozważane i być może trochę bardziej skomplikowane do wprowadzenia, bo wtedy mamy tą jednostkę, która rozlicza się podatkowo, nią jest rodzina. Większość lewicowych zwolenników dochodu podstawowego jest przeciw temu rozwiązaniu, bo był to dochód rodzinny. Mi się to szczerze mówiąc wydaje kwestią drugorzędną. I chyba tutaj jestem dosyć radykalna, jeśli chodzi o przewidywanie jakichś możliwych problemów czy następstw. Jestem pewna właśnie, jak od tego zaczęłam też swoją dzisiejszą wypowiedź, że te problemy i złe następstwa będą i że nie jesteśmy w stanie je przewidzieć. To znaczy, że możemy w bardzo różny sposób wprowadzać dochód podstawowy, możemy się mylić, możemy coś poprawiać i pogarszać i na pewno to spowoduje jakieś problemy społeczne, z którymi będziemy musieli na bieżąco się uporać. Też te wszystkie eksperymenty, o których będzie w filmie, o których można poczytać, o których mówiliśmy, one mają bardzo ograniczony walor poznawczy, moim zdaniem, bo po pierwsze zazwyczaj wykluczają jakieś grupy osób, więc no nie spełniają podstawowych przesłanek, ale z mojej perspektywy ważniejsza jest perspektywa czasowa. Znaczy one operują zawsze krótkim horyzontem czasowym i wtedy wybory ludzi są zupełnie inne niż kiedy operujemy długim horyzontem czasowym. To znaczy nawet teraz mamy powiedzmy 500+, ale nie wiadomo na jak długo, prawda? I to też jest dosyć podobna sprawa. Jeśli w Finlandii czy w Holandii jest to na 2 lata, tak, czy na jakiś określony czas, to wiadomo, że nie można wyciągać wniosków, co ludzie zrobią, czy do czego są skłonni i jakby to przekładać na dochód podstawowy. No nie wiemy, co by zrobili, gdyby wiedzieli, że to będzie dłużej trwało. To będą zupełnie po prostu inne strategie, więc byłabym ostrożna z wnioskowaniem z eksperymentów. I tutaj moje stanowisko jest dosyć radykalne. Ja uważam, że należy go wprowadzić i to nawet jakkolwiek. I wtedy się zastanawiać, co dalej. Zazwyczaj przy dochodzie podstawowym, kiedy się go rozważa się różne uniwersalia, że ludzie są tacy lub śmacy, albo że mają taką mobilność, skłonność, albo zareagują tak albo siak, albo ekonomia zareaguje tak albo siak. Natomiast taka oczywista rzecz, że społeczeństwa są złożone i że są różne lokalne kultury i uwarunkowania, które mogą wpłynąć na tysiące rzeczy, tego się zazwyczaj właśnie już nie rozważa. Ja myślę, że ten dochód jest taką fundamentalną sprawą i warto go wprowadzić, żeby po prostu można go sprowadzić na różne sposoby i tym jestem się uporać, że będą jakieś negatywne skutki. Znaczy nie warto przytwierdzić, że ich nie będzie. Ja stwierdzę, że w zasadzie poprawnie rozumiany dochód podstawowy jest w stanie wprowadzić moim zdaniem wyłącznie Lewica. Dlatego upieram się za każdym razem, żebyśmy mówili o tym dochodzie podstawowym z tymi wszystkimi 7 punktami, bo to nie jest tylko taki fetysz nazewnictwa czy fetysz definicji. Tylko to jest kwestia tego, że jak zarówno w książce Bregmana, jak i w filmie, który tutaj zaraz zobaczycie, te różne rozwiązania są wrzucane do jednego worka i mylone. I dlatego może być prawicowy libertarianin Charles Murray, który uważa, że jest za dobrym podstawowym, ale jakby spojrzeć za czym jest, to jest za niski dochód. To absolutnie nie jest dochód podstawowy, co więcej związany z
absolutną likwidacją całego państwa opiekuńczego, co oznacza, że on jest w ogóle jeszcze zupełnie niewystarczający. W tym sensie on nie jest zwolennikiem GDP w ścisłym rozumianym sensie. Milton Friedman, który będzie podawany, nie jest zwolennikiem GDP, jest zwolennikiem negatywnego podatku dochodowego i też bardzo niskiego, niewystarczającego do zaspokojenia podstawowych potrzeb. Nawet Gates Werner, który też będzie bohaterem tego filmu i który rzeczywiście rozkręcił debatę na ten temat w Niemczech, który stawia ten dochód na poziomie, który jest wystarczający i poza tym całą definicję jest tam, natomiast chciałby go sfinansować wyłącznie z VAT-u. To oznacza, że po pierwsze każe konsumpcję względną oszczędności, co jest takim dość neoklasycznym zabiegiem, a po drugie oczywiście to się przekłada na wzrost cen i w tym sensie, jakby to przejrzeć, to znowu to nie jest do końca dobry podstawy, bo wtedy po wprowadzeniu takiego finansowania byłby znowu za niski. Więc to jest problem z tego typu, w jakim momencie debaty się znajdujemy, bo jeżeli jesteśmy na początku debaty, na razie chcemy ludzi zainteresować, to to nie jest problem, żeby ściągać ludzi z wszystkich możliwych stron politycznych i mówić, że to fajna idea, zastanówcie się, może rozdzielenie pracy od dochodu jest czymś, nad czym warto się zastanowić. Okej, na takim poziomie rzeczywiście tak. Natomiast w wielu krajach mam wrażenie, że może w Polsce jeszcze nie jesteśmy na etapie, w którym już przechodzimy do konkretów, to znaczy mówimy o konkretnych modelach, mówimy o konkretnych koalicjach, o konkretnych możliwościach i wtedy to już są zupełnie różne rozwiązania i wtedy trzeba być rzeczywiście dość ścisłym. Jeżeli mam na myśli ściśle rozumiany dochód podstawowy, to wyłącznie moim zdaniem pewna koalicja lewicowa jest w stanie to wprowadzić. Dziękuję bardzo. Jest takie pytanie, którego tak naprawdę nie chciałam zadawać, ale myślę, że ono powinno paść, ponieważ ono pada zawsze, jeżeli jest, nie wiem, na przykład dyskusja w internecie o bezwarunkowym dochodzie podstawowym. Mianowicie chciałam zapytać, kto będzie pracował, jeżeli będzie mieć bezwarunkowy dochód podstawowy. Ja tutaj przepraszam za to pytanie, ponieważ prawdopodobnie nie powinnam go zadawać. To jest pytanie od internautów, ale ja myślę, że przynajmniej część z Państwa padła to pytanie, prawda? I chcieli Państwo usłyszeć odpowiedź, więc ja poproszę Państwa o to, kto będzie pracował i czy przypadkiem bezwarunkowy dochód podstawowy jednak nie zniechęca do pracy. Gdzie chciałbym, będzie pracował, albo kto będzie miał satysfakcję z pracy, to będzie pracował. Kto będzie chciał zarobić pieniądze na jakieś bardziej luksusowe wydatki niemożliwe do pokrycia z dochodu podstawowego, to będzie pracował. W pierwszej kolejności ofiarą takiego dochodu padną tak zwane głównowarte prace. To będzie duża radość. Natomiast oczywiście zawsze jest problem z takimi pracami społecznie niewdzięcznymi. Jak wiemy, Charles Fourier chciał rozwiązać je zniesieniem alienacji pracy i takim prestiżem albo radością. Czyli na przykład uważał, że dzieci to lubią grzebać w nieczystościach, więc mogą usuwać ekskrementy. A z kolei pewna praca seksualna, którą też przewidował w Falansterze, bo niektóre osoby są nieatrakcyjne i nie chcą uprawiać z nimi seksu, to chciał to rozwiązać za pomocą prestiżu, czyli żeby osoby nazywane bachantami czy bachantkami po prostu miały największe miejsce w hierarchii zawodów. Ale to oczywiście takie żartobliwe nawiązanie do tradycji myśli radykalnej. Myślę, że nawet te niewdzięczne prace będą wykonywane, tylko po prostu wtedy naprawdę będą musiały być wynagradzane na takim poziomie, na jaki zasługują. Czyli powiedzmy, ja być może na tym stracę, że za usuwanie ekskrementów będzie się płacić więcej niż za wykładanie na uniwersytecie, bo przewiduję taką konsekwencję konsekwentnie wprowadzonego dochodu podstawowego. Ale powiedzmy, że właśnie taki rachunek radości z wykonywanej pracy i innego typu wynagrodzeń wreszcie zacząłby się być może bilansować. Natomiast chciałbym się jeszcze odnieść do tego, co Maciek Szkinder powiedział. Ja bym się bardzo cieszył, gdyby wprowadzono dochód podstawowy spełniający wszystkie 7 kryteriów, ale jestem prawie pewien, że realnie wprowadzane w życie rozwiązania będą spełniać tylko część z nich, dobrze, jeśli chociaż 3 lub 4. I to jest też pewna rzecz, o której już teraz trzeba myśleć, jak walcząc o pewną pełną wizję, czy działając na rzecz pełnej wizji,
jednak widzieć, w których obszarach można odłożyć tę realizację pełnej wizji na później. Dobrym przykładem jest to, o czym Marta Zmiak-Kołajko mówiła, czyli to, że możemy na przykład przystać na rodzinność. Tak? 500 plus jest pewnym wsparciem rodzinnym, nie indywidualnym, ale dzięki temu, że ono jest rodzinne i angażuje pewne wartości szersze niż tylko osób przekonanych do poglądów socjalistycznych. Dzięki temu to jest możliwe do wprowadzenia również, tak? I jest akceptowalne dla większej grupy ludzi. I być może jest również, mimo że cena za to jest brutalna, bo na przykład dzieci w domach dziecka nie otrzymują żadnego wsparcia z tytułu 500+, to można powiedzieć, że teraz ten zasiłek rodzinny, czy to wsparcie rodzinne możemy rozszerzyć, żeby je zindywidualizować i zuniwersalizować. Ale obawiam się, że nawet po wszystkich rozszerzeniach możemy nie dojść do tych 7 kryteriów i tutaj jednak nutka sceptyczna mi się włącza. Ja wiem, że 7 to brzmi tak, że to będzie dużo i jakby 2-3 to będzie łatwe, tylko że są rozwiązania, które już w zasadzie realizują 6. To znaczy, jak mamy sensowną emeryturę obywatelską, która jest odpowiednio wysoka, to ona spełnia 6 kryteriów. Nie spełnia wyłącznie jednego, nie jest powszechna. W tym sensie to nie jest coś aż tak trudnego do przewidzenia. Ja się zgadzam, że trzeba po prostu kłaść nacisk na to, że odpowiednio rozumiany typ podstawowy zawiera wszystkie te elementy i o taki dochód podstawowy walczyć. I po prostu to jest kwestia walki, żeby coś takiego przepracować. Ja też mam wrażenie, że jak mówisz, że masz małą nadzieję, że takie coś zostanie wprowadzone, no jeżeli nie będziemy o to walczyć i nie wprowadzą tego siły, które uznają za sensowne, to oczywiście nie. To znaczy, ono nie będzie wprowadzone w właściwy sposób. To wtedy, moim zdaniem, nie będzie żadnym podstawowym. Co do podaży pracy? Czy odpowiedzi na pytanie, czy ludzie będą tak pracować? To jakby kontynuując, to tak, należy znacznie więcej pracować. W momencie, w którym stanie się to płaca, która nie będzie możliwa do opłacenia, to po prostu zautomatyzować tę pracę. I akurat ten przykład czyszczenia ekskrementów nie jest czymś, czego nie da się zautomatyzować, bo samo czyszczące się toalety istnieją, jak jest to możliwe, oczywiście to nie jest zupełnie niewyobrażalnego. Więc pewnie perspektywy mają zdaniem tego typu prace, które są rzeczywiście uciążliwe, po prostu zostaną zastąpione przez obiekty nieludzkie. Natomiast co do w ogóle tego, czy nam się pracę, czy będą ludzie pracować, moim zdaniem podaż pracy nie powinna specjalnie spaść. Raz, że usuwamy te pułapki ubóstwa, czyli te czynniki motywacyjne. Dwa, że moim zdaniem popyt, czynnik prokonsumpcyjny, propopytowy spowoduje raczej zwiększenie możliwych inwestycji. Trzy, no to jest najsłabszy argument. Rzeczywiście ludzie pytani, rozumiejący, czym jest dowód podstawowy. Raczej bardzo niewielki procent z nich uznaje, że chcieliby zrezygnować z pracy. No i ostatnie zawsze jest takie, to będzie w tym filmie. To zawsze jest pytanie, ale czy ty zrezygnowałbyś z pracy, tak? Jak każdy sąd jest sam zadał to pytanie, to w dużej mierze oczywiście osoby odpowiadają, że no nie, nie zrezygnują w ogóle z pracy, tak? Może z tej akurat, w której są tak, ale to akurat może całkiem dobrze. Natomiast w ogóle z pracy niekoniecznie. No i ostatni argument, z jakiej pracy? To znaczy mówimy o pracy najemnej czy zarobkowej, tak naprawdę ogromna liczba ludzi wykonuje społecznie niezbędne, potrzebne prace, które są niewynagradzane. I to jest znacznie większy problem niż problem bezrobocia, to jest właśnie problem niewynagradzania pracy, pracy opiekuńczej, pracy domowej, aktywizmu społecznego, politycznego, wolontariatu i całego szeregu rzeczy, które robimy, które nie są wynagradzane po prostu. Tak? I tego typu praca, jestem absolutnie przekonany, że 99% ludzi tego typu pożyteczne aktywności będzie wykonywać, a nawet jeżeli znajdzie się to 1%, które nie będzie niczego zupełnie sensownego społecznie i niczego potrzebnego, to nie sądzę, że powinniśmy projektować politykę społeczną pod kątem tego 1%, raczej powinniśmy pod kątem tych 99%. To ja mam, mam w zasadzie ostatnie pytanie i chciałabym też dać głos publiczności, ale żeby to były może dwa pytania z publiczności, więc na początku zadam moje ostatnie pytanie, mianowicie co należy zrobić, żeby popularyzować koncepcję bezwarunkowego dowodu podstawowego w Polsce? Jakie są dobre metody, co Państwo polecają, co Państwo sami robią? Organizować debaty takie jak ta. Dziękuję.
Tak, to ja myślę, że właśnie dużo o tym mówi, tak? I nawet jeżeli padają różne głosy sceptyczne, bardzo negatywne, no to trwa debata i ludzie zapoznają się z tą ideą. Ta idea przestaje być egzotyczna i rozbija taki zdrowy rozsądek, że przecież nie można płacić ludziom za nic, tak? Powoduje szereg społecznych redefinicji, na przykład ludzie zaczynają zastanawiać, co jest kwestią pożytecznego wkładu, czy praca to tylko praca najemna. Także pewne takie dogmatyczne założenia, które stoją za tym, że można wynagradzać tylko pracę najemną, się chwieją i wtedy pojawia się puste pole na rozmaite rozważania. Mi się wydaje, że już bardzo dużo zostało zrobione i to w bardzo krótkim czasie, nawet jestem zdziwiona, bo kiedy ja dowiedziałam się o dochodzie podstawowym, nie było to wcale tak dawno, to było parę lat temu i ten pomysł mnie głęboko zachwycił, to komukolwiek o tym opowiadałam, to było tak, no ale jak to? Ale co to za głupota? No przecież to skandal, tak? I taką próbą są zawsze dla mnie moi rodzice. To znaczy, jeżeli oni zmieniają zdanie na jakiś temat, to znaczy, że opinia społeczna dojrzewa do tego, tak? To znaczy, że to jest media i że jakby tutaj następuje duża przemiana, tak? Że nagle nie jest tak, że ludziom się płaci za nic, tylko że to się okazuje bardzo dobry pomysł. Sądząc z pośmiechu z sali, myślę, że doświadczenie przekonywania rodziców jest wspólnym naszym doświadczeniem. Chciałem powiedzieć, że absolutnie poza oczywiście rozmowami, dyskusjami, to jeszcze w Polsce i też nie we wszystkich środowiskach, nie wiem, czy tutaj akurat ten film zagra, natomiast bardzo wielu na miejscach warto też oglądać takie filmy jak ten dzisiejszy, bo mimo wszystko są to dobrze zrobione i na takim początku zastanawiają się nad ideą, to jest dobry pomysł. Choć trzeba mieć trochę to też dystansu co do osób, które tam się wypowiadają. Dziękuję bardzo. Tam mamy pierwsze pytanie, a tam mamy drugie pytanie. Proszę. Dobrze. Może tak, jeżeli można to zrobić. No. Nie, po jednym. Dzień dobry, dziękuję bardzo za ciekawą dyskusję. Ja chciałabym poruszyć jeden wątek w kontekście sceptyczności, który dzisiaj nie padł, mianowicie wyraźnie odnosząc się do specyfiki Polski, czyli że jednak żyjemy w społeczeństwie dosyć patriarchalnym. I jak Państwo przewidujecie jednak ten zwykle związany z dowodem podstawowym w kontekście tego, że no, szczególnie przy jakiejś tam płatnej opiece nad dziećmi, w momencie kiedy będzie dowód podstawowy, no to jednak mąż będzie zmuszał żonę do tego, żeby została w domu i w związku z tym wykluczało jakoś tam ze środowiska pracy czy zawodowego i generalnie czy mam jakieś pomysły na to, jak ewentualnie temu przeciwdziałać, jak to bilansować, które mogą być włączone jakoś w ten mechanizm, czy po prostu to jest że ja tak to jest taki pomysł, żebyśmy się teraz odnosili do tego pytania. Tak na bezpiecznym gruncie się postaram odnieść, mianowicie odnosząc się do słynnej książki Agnieszki Grant, Matka Feministka. To znaczy może zdarzyć się tak, że nawet matka feministka chce trochę posiedzieć z dzieckiem w domu, ponieważ poczuła taką potrzebę. I wtedy fajnie, że ma wybór, to może niekoniecznie jest zawsze tak, że mąż będzie do czegoś zmuszał. Jeżeli jest albo partnerka, tak, więc to może być bardzo, bardzo różnie z tym i myślę, że tutaj jest szereg takich założeń, tak, dotyczących tego, że ambicją kobiety jest koniecznie praca najemna. Jeżeli myślę o dochodzie podstawowym, tak jakoś ostatnio właśnie to skojarzenie zagrało, że jego konsekwencje mogą być bardzo właśnie podobne do tego wyjścia kobiet na rynek pracy, tak? Jesteśmy przekonani, że to jest bardzo dobra sprawa, że kobiety mogą w pełni uczestniczyć w życiu zawodowym, że to był bardzo wielki i potrzebny krok. Nikt by się chyba z tego nie wycofał, nie powiedział dzisiaj, oj, to był zły pomysł. Natomiast jest wiele takich rzeczy w tym, że po
pojawiło się wiele społecznych nowych problemów również dla samych kobiet. To znaczy, łącznie z taką ideą, że one samo wyzyskują, tak? To znaczy, że koniecznie chcą wykonywać pracę najemną, godzić się z innymi obowiązkami i tak dalej. Może można na to popatrzeć z innego punktu widzenia. To znaczy, kultura kulturą, to ja się tutaj zgodzę, to znaczy są różne bariery kulturowe, które musimy przejść, ale niekoniecznie jest tak, że danie dochodu podstawowego coś pogłębi i może otworzyć nagle niespodziewane nowe furtki również do tego feministycznego podejścia. Jeszcze krótko. Oczywiście ta postawa nie rozwiązuje problemu genderowego podziału pracy, to z pewnością nie. Natomiast rozwiązuje problemy pewnych grup kobiet. Kobiet, które na przykład są gospodyniami domowymi i nie mają swojego udziału na przykład w dochodzie rodzinnym, no to daje im ten wkład symboliczny, że oto też mają swój udział. Co więcej, to jest bardzo ważne, to też jest opcja wyjścia z relacji, które są niesatysfakcjonujące, a czasem nawet przemocowe, znaczy w sytuacji skrajnej bardzo często kobieta nie decyduje się na wyjście z takiej relacji, dlatego że no, nie ma żadnej alternatywy. Tak to daje jednak to podstawowe środki do tego, żeby móc funkcjonować poza rodziną. Więc jakoś wzmacnia także na poziomie relacji władzy wewnątrz samego gospodarstwa domowego. No i ponieważ to podstawowe wzmacnia również osoby pracujące na najbardziej śmieciowych, czy też najmocniej, na osoby najbardziej śmieciowych umowach, czy też na najmniej płatnych, no to też trzeba przyznać, że problem prekariatu czy problem niskich wynagrodzeń to też jest problem w większym stopniu kobiet niż mężczyzn w Polsce. W tym sensie wzmacnia również bardziej te kobiety poprzez wzmocnienie tej grupy po prostu pracowniczej. Natomiast nie ma złudzeń, to nie jest rozwiązanie, które jest jakby wystarczające. To znaczy ono rozwiązuje pewne problemy pewnych grup kobiet, natomiast oczywiście za tym muszą iść inne programy, które będą przełamywały sam ten patriarchalny poziom. Ja myślę, że projekt wprowadzenia dochodu podstawowego ma pewien transformacyjny potencjał, jeśli chodzi o rozumienie pracy. Czyli ja nie wróżyłbym, że będzie jakieś społeczeństwo bez pracy czy po pracy. Raczej pewien typ prac uciążliwych, niepotrzebnych, służących wyłącznie akumulacji kapitału będzie miał tendencję do znikania przy poprawnie wprowadzonym dochodzie podstawowym, natomiast myślę, że może nastąpić większe uspołecznienie i widoczność pracy opiekuńczej w ogóle. I tej wykonywanej w domu, i wykonywanej w ochronie zdrowia, i wykonywanej w innych obszarach, również jako pracy najemnej, czyli takiej, którą się wykonuje za wynagrodzeniem, ale nie tylko, tak, ponieważ większa waga tego sektora w gospodarce, zauważenie gospodarki opieki ma również wpływ na to, jak postrzegamy opiekę wykonywaną w relacjach prywatnych, czy może mieć taki wpływ. Więc tu może być potencjał pewien emancypacyjny z zupełnie nieoczekiwanej strony, właśnie od strony społecznego podziału pracy, bardziej niż od strony ról genderowych. Dodam, że właśnie dzięki dochodowi podstawowemu unikamy takiej pułapki, albo w ogóle nie płacić za pracę opiekuńczą, albo ją skomercjalizować, tak? Mi się wydaje, że te dwa wyjścia są równie niedobre, natomiast dochód podstawowy uwalnia nas od tego i pokazuje szerokie spektrum społecznych wymian, które niekoniecznie podlegają komercjalizacji. Dziękuję bardzo. Jakkolwiek jestem przekonany o tym, że może inaczej. Jestem zwolennikiem idei, którą Państwo prezentujecie. Natomiast muszę przyznać, że kompletnie mnie Państwo nie przekonaliście. Na całe szczęście sam jestem w miarę przekonany, więc to jest półbiedny. A chciałbym powiedzieć, dlaczego mnie nie przekonaliście i czego nie zabrał. Pomijając aspekt ekonomiczny, że kompletnie nie czuję w tym, o czym Państwo powiadaliście, jakiegoś osadzenia w rzeczywistości ekonomicznej i momentami miałem wrażenie, że jestem na zebraniu Stowarzyszenia Świętego Mikołaja, to tego było niewiele, tak? Gdzieś tam powiedziane, a tak naprawdę to można jeszcze gdzieś sięgnąć, biorą trochę rozdać, jeszcze gdzieś sięgnąć, etc. Druga sprawa, jako główny cel tej idei przedstawiacie Państwo
jakby sprawiedliwość, wyrównanie nierówności społecznych, etc., etc. No, na dobrą sprawę, patrząc w ten sposób, to takie rzeczy można by było załatwić najrozmaitszymi zasiłkami i tą podobnymi rzeczami i spokojnie by to funkcjonowało. Co więcej, być może, żeby było odrobinę lepsze, bo by było celowe. Więc byłoby też i sprawdzalne, byłoby skierowane do ludzi, którzy faktycznie tego potrzebują. Więc jakby tutaj też nie znalazłem wsparcia. Natomiast to, czego zupełnie nie usłyszałem, ale może coś mi umknęło, proszę mnie sprostować, to jaki cel poza celem sprawiedliwości społecznej, socjalnej, wsparciem niektórych upośledzonych tak czy inaczej grup, wsparciem na przykład kobiet, które mają trudną sytuację rodzinną i to na pewno by im się przydało, co moim zdaniem można załatwić w inny sposób. Jaki cel miałoby być stworzenie gwarantowanego dowodu? Z mojej perspektywy, to coś takiego ma cel wtedy, kiedy dajemy szansę ludziom na ich wolny, prawdziwy, swobodny, ale również we wspólnocie. Proszę, w dzisiejszym społeczeństwie, takim społeczeństwie na przykład jak polskie, mam obawę, że jest to nie tylko polskie, wiele społeczeństw zachodnich, że dezintegracja społeczeństwa, atomizacja jest tak duża, że danie po prostu pieniędzy spowodowałoby tylko utrwalenie tego stanu, albo wręcz pogłębienie. Dlatego, że w społeczeństwie typu fińskiego, w którym wspólnotowość jakby jest, wedle mojej wiedzy, jeśli się mylę, proszę mnie skorygować, ale jest dużo mocniej jeszcze nadal zakorzeniony. Podobnie jak w ogóle we społeczeństwach skandynawskich. A szczególnie a w fińskim społeczeństwie, choćby z tego powodu, że no, największe miasto tego kraju, czyli Helsinki, to są trochę mniejsze niż Warszawa, tak? I tyle na ten temat. Problemów wielkich miast i związanych z tym, już kończę, sekundę, związanych z tym problemem jest niedługo. No to tam ja chyba bym zobaczył ten sens i chyba bym zobaczył to, że rzeczywiście zapewnienie dochodu podstawowego pozwoliłoby tym, którzy mają dodatkowe cele, mają dodatkowe ambicje, mają poczucie społecznego pożytku na wzniesienie się na wyższy poziom. To, co dzisiaj usłyszałem, jest tylko powiedzenie, dobra, dajmy pieniądze wszystkim, będzie sprawiedliwie. Chciałbym o coś więcej. Jeżeli chodzi o te konkretne wyliczenia, to oczywiście w takiej dyskusji trudno je przedstawić. Ja bardzo, bardzo chętnie panu, w ogóle dziękuję za ten głos, bardzo chętnie panu te wyliczenia absolutnie mogę dokładnie pokazać i przekazać. Po raz trzeci postaram się powtórzyć. Otóż nie można tego załatwić inaczej. To znaczy nie istnieją takie rozwiązania zasiłków czy świadczeń warunkowych, które są w stanie likwidować ubóstwo. Jeśli takie istnieją, to proszę mi podać taki przykład. Moim zdaniem takich po prostu nie ma. One są wszystkie nieskuteczne i dlatego cel, jaki osiąga dochód podstawowy przez likwidację ubóstwa, jest celem, który tylko on moim zdaniem jest w stanie zrealizować i co więcej, jest celem wystarczającym do tego, żeby uznać, że to jest rozwiązanie sensowne. Więc likwidacja ubóstwa i redukcja nierówności to są cele bardzo ważne. Ale oczywiście tak, kwestia rozumienia czy też dania szansy do pewnego rodzaju wspólnotowego funkcjonowania, czy też takiej republikańsko rozumianej wolności, czyli też możliwości uczestniczenia w życiu społecznym i politycznym, to też jest to rozwiązanie, które jest, znaczy to też jest sposób uzasadnienia, który jest odnosi się do pewnego rodzaju sprawiedliwości. Tak oczywiście inne niż mówimy o samym rozdziale dochodu, czy o sprawiedliwości związanej z korzystania z dóbr naturalnych i tym podobnych. Natomiast tak, no, do podstawy tak. Likwiduje ubóstwo, redukuje nierówności, wzmacnia pracowników najemnych, zwiększa ich pozycję przetargową, dając też szansę na działania, które mają charakter bardziej progresywny. Tak? To znaczy dla związkowców bardzo to może funkcjonować również jako fundusz strajkowy, tak? Znaczy wzmocnić ich również w momencie strajku. Tak jak pokazują przykłady chociażby właśnie indyjskie, to są
na, przynajmniej miejskie, to jest też szansa właśnie na budowanie kooperatyw i alternatywnych form działalności gospodarczej, które nie są przedsiębiorstwem takim, rozumianym normalnie i pracą najemną. Moim zdaniem to jest i ostatni element, czyli jakby przełamanie tego bardzo wąskiego rozumienia pracy w sferze mentalnej, w sferze praktycznej. To są dość rewolucyjne zmiany, które po prostu projektują inne społeczeństwo i w efekcie moim zdaniem jest to też rozwiązanie, które i ze względu na dynamikę makroekonomiczną, dynamikę walki klas i sił społecznych, ale także właśnie dynamikę o charakterze politycznym i ideologicznym przyczynia nas do zniesienia kapitalizmu. Cel zniesienia kapitalizmu wydaje mi się już wystarczająco duży i sensowny. I właściwie dochód gwarantowany był. Jeszcze może chciałbym zadać pytanie. Michał Kaczyński, Kongres Jedinstwa. Ja przepraszam za takie strasznie mocno osadzone w kapitalistycznym zestawie słownictwa stwierdzenie, ale co z inflacją? To tak na początek, mam nadzieję, że dalsza kwestia rozważania na ten temat jest zrozumiana. No więc tak. To zależy, jaką teorię ekonomiczną się przyjmie. Jeżeli przyjmujemy teorię ekonomiczną neoklasyczną, która moim zdaniem jest bzdurą i ilościową teorię pieniądza, to oczywiście można powiedzieć, że każdy wzrost popytu przekłada się na cenę. Tylko to jest po prostu nieprawda. Można po prostu tak nie funkcjonuje rzeczywiste kapitalizm. Otóż na wzrost popytu towary reagują dwutorowo. To znaczy niektóre, te, których nie da się szybko wytworzyć, czyli na przykład produkty rolnicze lub też surowce naturalne, rzeczywiście reagują cenowo, to znaczy wzrasta ich cena. Natomiast w przypadku towarów wytworzonych, czy też takich przemysłowych lub też usług, one w gospodarkach, które mają niewykorzystane zdolności produkcyjne, a w kapitalizmie wszystkie gospodarki takie praktycznie są, poza momentami wojny, one reagują w sposób zwiększenia produkcji. Więc oczywiście tak, dochód podstawowy częściowo przyczyni się do wzrostu cen niektórych towarów, bez wątpienia. I teraz jest pytanie, no w związku z tym oczywiście on przestanie być podstawowy. No więc on musi być co roku dostosowywany do rosnącej inflacji. No więc bierze się oczywiście wtedy argument, no tak, ale w takim razie będziemy mieli co chwilę dochód, zwiększamy ceny, z ceny zwiększamy dochód i mamy taką spiralę inflacyjną, która nas prowadzi do hiperinflacji. Tak by było tylko wtedy, znaczy tak, hiperinflacja w ogóle nie ma żadnego sensu, bo to znaczy, że rosły te ceny bardziej niż wzrost popytu przy dochodzie podstawowym, to jest w ogóle jakby nielogiczne, tak to być nie może. Taką równą dynamikę mielibyśmy tylko wtedy, kiedy dokładnie przekładałoby się jeden do jeden. To znaczy rzeczywiście cały wzrost popytu byłby przekładany na wzrost cen. Tak też nie jest właśnie dlatego, że nie wszystkie towary tak reagują. A więc tylko część cen wzrośnie. Co znaczy, że oczywiście będziemy mieli dynamikę w ten sposób, tylko będzie dynamika wygaszająca. I teraz jest oczywiście pytanie, ok, dynamika będzie wygaszająca, hiperinflacja nam nie grozi, ale będzie to między wzrost cen. Ale w ogóle inflacja jest zła. Bo zwykle w mainstreamie tak to u nas się niestety przedstawia. No otóż nie, to znaczy inflacja w ogóle nie jest zła. Znacznie gorsza jest deflacja, którą niedawno mieliśmy. Inflacja na poziomie oczywiście 30, 40, 50% jest groźna, dlatego że jest niekontrolowana, ale inflacja na poziomie 6-8% nie. To znaczy ta wizja, że inflacja musi mieć 2%, a 6% to już jest bardzo źle, jest czysto ideologiczna. W sensie nie ma żadnego moim zdaniem powodu, żeby się tego trzymać. Co więcej, inflacja ma szereg pozytywnych skutków. To znaczy po pierwsze, ona oczywiście ma skutek klasowy, to znaczy uderza w dwie grupy. To znaczy po pierwsze w osoby ubogie, ale po drugie oczywiście posiadaczy, oszczędzający. Osoby ubogie chronimy tym, że dochód podstawowy będzie dostosowywany. Więc one niejako nie będą przez to dotknięte. Natomiast osoby, które posiadają oszczędności, to oczywiście są te, które chcemy dotknąć, jak większą inflację. Ostatni element. Wiele krajów wyszło z zadłużenia. Wielka Brytania wyszła z ogromnego zadłużenia dzięki inflacji. Tak? To znaczy zadłużenie publiczne redukuje się również czymś, co się nazywa poradkiem inflacyjnym w wyniku inflacji. I jakaś inflacja na poziomie właśnie 5-6-8% to bym się naprawdę przydała. Zbieram się. Tak, krótko. Chciałem zgłosić tylko takie zastrzeżenie, że wcale nie znaczy, jeżeli przemysł ma moce przerobowe wolne, że on będzie rzeczywiście produkował.
znam osobiście wiele wypadków, w których są jakieś innowacje, które nie mogą wejść w ogóle do produkcji, ponieważ jeżeli w ogóle ktoś je chce wykupić, to tylko po to, żeby je schować i żeby nie prowadzić. Znam wypadki co najmniej paru produktów innowacyjnych, które nie wchodzą. Po pierwsze dlatego, że nie jest nimi zainteresowany, a jeżeli chce je kupić, to po to, żeby je schować, je produkować. Więc obecny przemysł jest chyba raczej nastawiony nie na produkcję jak największej ilości produktów i na innowacyjność, tylko na to, żeby po prostu jak najwięcej pieniędzy wyduszać, jak najmniej produkując. Tym bardziej, że koszty produkcji się zwiększają. Na pewno będzie bardzo dużo takich manewrów, które będą usiłowały wydusić pieniądze bez produkcji. Czy też to niekoniecznie może mieć jakikolwiek związek z dochodem podstawowym? No dochód podstawowy na pewno nie... Aha, tak, no właśnie, że dochód podstawowy na pewno nie rozwiąże wszystkich problemów ekonomicznych. To nie. Niekoniecznie właśnie doprowadzi do rozwiązania kapitalizmu też, myślę, że. Ale inflacja jest to też pewien rodzaj utopii, tak? Pewien rodzaj nadziei utopijnej. Jeśli można, to ja tak myślę, że na koniec dochodzimy do sedna sprawy i to by była pośrednia odpowiedź na pytanie, które pan zadał, że w istocie nie mówimy o sprawiedliwości, nie mówimy o zabezpieczeniu najsłabszych, ale mówimy o sensie kapitalizmu i o tym, czym jest człowiek. I dla mnie 15 lat temu, jak Andrzej Leper, on pierwszy w Polsce zaczął o tym mówić, to była sprawa sprawiedliwości. Natomiast dzisiaj to jest sprawa w istocie zniszczenia pieniądza. Czy pewnej fikcji, którą stanowi pieniądz. Bo czym jest pieniądz? Jest jakimś środkiem wymiany. A jeżeli każdy dostaje, to przestaje być elementem wymiany. I zwłaszcza w pani wypowiedzi było trochę takich nut, które zmierzały w stronę zredefiniowania człowieka. I to mówimy o problemach ekonomicznych. Generalnie proszę sobie zdać sprawę, wraz z dochodem gwarantowanym, taka ekonomia, którą znamy dzisiaj, zostanie zniszczona. I proszę o odpowiedź na pytanie, czy również taki sens, być może dalekosiężny, bo jeżeli taka ekonomia zostanie zniszczona, to człowiek stanie nagi, stanie prawdziwy w relacji z innym człowiekiem. I my w istocie walczymy o prawdę, o odzyskanie człowieczeństwa, którą zabiera nam pieniądz, który jest fetyszny. Czy na pewno dochód może doprowadzić do tego, że pieniądz wróci do swojej właściwej formy, to znaczy jako środka wymiany, tak? Jako znaku wymian społecznych i będzie w mniejszym stopniu na przykład dezaloryzowany. Znaczy, to są te nutki, które pobrzmiały w mojej wypowiedzi, że potrzebna by była całościowa reforma systemu finansowego, ale myślę, że to podstawowy też tego nie załatwi, że tu potrzeba jeszcze innych ekonomicznych i politycznych decyzji. Tak, rzeczywiście to ja bym nie powiedział, że pieniądz zawsze jest tym samym. To zależy od tego, jak jest skonstruowane w ramach jakiego systemu ekonomicznego funkcjonuje. I obecnie żyjemy w momencie, w którym pewien system pieniężny mający swoje źródła lata 70. właśnie się kończy. I on się kończy tak w sposób prawdopodobnie definitywny, dlatego że dościowa teoria pieniądza, która w ograniczonym zakresie stosowała się przez te 4 dekady, dlatego że świat był urządzony tak, żeby się stosowała, ona przestała działać. Są programy luzowania ilościowego, które zgodnie z mnożnikiem kreacji pieniądza powinny powodować zwiększenie podaży pieniądza bankowego na rynku. Nie działają. Banki centralne obniżają stopy procentowe, nawet w niektórych przypadkach są ujemne. Nie rozgrzewa to gospodarki. Tak, te narzędzia makroekonomiczne, które proponowali monetaryści, one w jakimś zakresie funkcjonowały tak, jak przewidywali do pewnego momentu, ale teraz już nie funkcjonują i stoimy w obliczu takiej sytuacji, że musimy wymyślić sposób kierowania pieniądza na nowo. To oczywiście wynika też z pewnych ideowych przesłanek. Dyskusje w parlamencie brytyjskim czy islandzkim na temat, czy w Szwajcarii również niedawno, na temat tego, żeby skończyć z kreowaniem pieniądza przez prywatne banki jako dług, wynikają również z pewnych przesłanek ideowych, ale także z rozpoznania tego, że
ten 40-letni cykl, kiedy monetaryzm mógł dyktować warunki, bo miał moc kształtowania świata, właśnie upada, dokładnie tak samo jak w latach 70. upadł powojenny Keynes. I dla mnie ze wszystkich jedynek, wszystkich tygodników, które widziałem w 2016 roku, najbardziej frapująca była okładka The Economista z hasłem Living in a Low Rate World, żyjąc w świecie niskich stóp, bo to dotyka pewnej rzeczywistej zmiany, która zachodzi na naszych oczach i oczywiście to, co będzie potem, nie jest rozstrzygnięte. Czyli to, jak wyjdziemy z tego tarapatu, zależy od tego, kto będzie kształtował nowy system monetarny, w czyim interesie on będzie kształtowany. Ale to jest pewne wyzwanie, z którym teraz ludzkość się mierzy i być może to daje pewne szanse też na rozmowy o dochodzie podstawowym, bo na pewno kwestia kreacji pieniądza dużo bardziej niż kwestia inflacji wiąże się z koncepcją dochodu podstawowego. Być może rzeczywiście nie mieliśmy tutaj okazji, żeby rozwinąć wszystkie subtelności tego związku, ale na pewno on jest fundamentalny i to sprawia, że jakby, dlaczego ten pomysł dochodu podstawowego pojawia się nie tylko z lewicy dzisiaj, ale właściwie z całego spektrum politycznego. Właśnie dlatego, że coraz więcej przytomnych osób widzi, że pewien etap się skończył. To, jaki będzie następny, naprawdę nie jest przesądzone. Przyszłość jest tutaj również w naszych rękach, dlatego dyskusja o tym, czym jest dochód podstawowy i czy możemy coś zrobić, żeby spełniał wszystkie 7 kryteriów, naprawdę na teraz dobry czas. Nie, zdaje się, że będziemy kończyć, ponieważ kontrolowałam czas. Zbliża się czas projekcji naszego filmu, więc przepraszam wszystkich Państwa, którzy nie zdążyli zadać pytania. Proszę o przeniesienie dyskusji w kuluary. Tymczasem dziękuję Państwu. Dziękuję Macie Ślindy, Marta Śniak-Hołajko oraz Adam Ostrowski, Alicja Beret. Dziękuję bardzo. Do projekcji filmu potrzebujecie jakieś 15 minut czasu technicznej, żeby przystosować cały projekt.